Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War ROM 2. Dzisiaj tak zaglądam do folderu właśnie z ROMkiem, patrzę, a tam już nie ma odcinków. No wszystkie odcinki nagrane na zaś po prostu poznikały, no więc trzeba nagrywać na żywo. Jak wygląda sytuacja? Tak wygląda, chyba jak w poprzednim odcinku, chyba tutaj się nie za wiele zmieniło. Tak patrzę, czy mogę czymś zabić tego wysłannika, ale chyba nie za bardzo. Czyli mamy to wybrzeże hiszpańskie zajęte i kroczymy tutaj ostro na północ. Nie bardzo chciałbym, znaczy nie bardzo chcę właśnie tutaj się angażować strasznie mocno na tej północy. Ale wszystko wskazuje na to. O właśnie, o tym kompletnie zapomniałem, że tutaj już Lepidus, dobra. Że tutaj już Lepidus śmiało poczyna i trzeba będzie coś z tym powoli zrobić. Dobra, powiem szczerze tak. Potrzebujemy znaleźć szpiegów naszych, nie wiem... O, dobra, tam jest jeden nasz szpieg. On tam musi być. Tu jest emisariusz, on niech sobie tu będzie. On tutaj chyba jakoś miał działać z tym typem. Tu jest kolejny emisariusz, niech sobie będzie, on się tam jeszcze przyda. I tu mamy drugiego szpiega, właśnie. W takim razie przejdźmy się trochę po okolicy. Zobaczmy, jak to Toletum sobie tutaj radzi, jak sobie Cordoba radzi. O, już Cordoba wtedy była, no proszę. No bo tu mamy naprawdę sporo wojsko, więc możemy się teoretycznie nawet po tej Hiszpanii przejść i trochę pozajmować. To Gades przydałoby się zająć i no w sumie czekajcie, jak wyglądają prowincje? Numancja jest w tym miejscu. No przydałoby się ją zająć z całą pewnością. Arakilum. No i to jest w ogóle już, to jest kawał drogi w ogóle od naszego państwa, no ale zobaczymy. No tak jak mówię, myślę, że nie jest głupią rzeczą, żeby już powoli tą kampanię zakończać, bo ona jest oczywiście fajna, całkiem, mi się przynajmniej fajnie gra, wy też no raczej oglądacie, są całkiem niezłe wyświetlenia, ale no tak jakby zaczął już bym kolejno, bo jak to się będzie za długo przeciągało, to naprawdę, mam już plany tak jakby na kolejne kampanie, kolejna będzie znowu w ROMka. Jaka frakcja i jaka konkretnie kampania, no to jeszcze nie będę zdradzał, chociaż już chyba mam pomysły. Dobra, no oddam turę na razie. Trzeba będzie coś tu w Kartaginie porobić, bo albo zrobić coś, albo jakąś armię przerzucić, bo tu się robi nieciekawie, więc ja nie wiem, czy tej floty przypadkiem nie przerzucę. Numidia. Numidia to teoretycznie sojusznik. Chociaż ta flota jeszcze się może przydać do zajęcia tutaj Gades i tak dalej. No ale to dobra, to wypłyńmy w takim razie. W Kartaginie możliwe, że przyszła pora na kolejnego dowódcę. W Kartaginie mamy teoretycznie garnizon 12-jednostkowy, bo więc tego troszkę jest. Tutaj przeciwnik ma 17 jednostek, więc w sumie dużo nie musimy tu dorabiać. Minus 5. Dlaczego minus 5? Budynki od brudu sporo nam zabierają. Różnice kulturowe cały czas są dosyć duże. Spada kultura łacińska, a zwiększa się kultura... pustynni nomadzi, ale to chyba, właśnie, to chyba dotyczy całej prowincji, więc no tutaj tak jakby ten Egipt nam wpływa negatywnie chyba na kulturę, tak mi się wydaje przynajmniej, że te statystyki dotyczą całej prowincji. Zwiększa przychody z podatków, chroniąc okoliczne osady przed działaniem wysłanników wykorzystujących autorytet. No, niech zobaczymy, co to nam tutaj zrobi. Bo on chyba też zwiększa właśnie te wpływy, znaczy, no, kulturowe wpływy. To jest jakaś flota, ale to już chyba ta frakcja mało co funkcjonuje. Aha, nie może zostać rozmieszczony w tej turze. Dobra, ja chyba miałem oddać turę tak w ogóle. Tylko właśnie cały czas myślę nad tą Kartaginą, nie? Stwórz armię. No i chyba stworzyłbym jakąś armię, powiem szczerze. No to, bo to nam zwiększa oczywiście prędkość poruszania się. Plus 2 do autorytetu, plus 2 do morale wszystkich oddziałów. Okej, tutaj kogoś by trzeba jeszcze rzucić. Plus 1 do ładu publicznego uzyskania poprzez obecność wojsk. Może być, bo te wojska tu będą obecne na razie. Też tak jakby czasami pojawiały się komentarze typu, no, że ty nie czytasz i tak dalej. No nie czytam, gdybym ja tutaj wszystkie rzeczy czytał, to naprawdę, no, kampania by się wydłużyła dwukrotnie. Dlatego, no, liczę na wasze podpowiedzi tak jakby.
No bo ja naprawdę, no nie ma kiedy tego czytać. Tak jak mówię, gdybym czytał wszystko i zastanawiał się nad wyborem, powiedzmy, no tak jak tutaj, wybierałem jakieś do dowódcy, jakieś rzeczy, nie? Jakbym nad tym się zastanawiał, to by z 15 minut na to zeszło, przypuszczam, z 10 może. Jak tak z każdym dowódcą, z każdą armią, później jeszcze jak są ulepszenia jakieś, żeby... No to po prostu, no nie wiem, no to jest takie, wydaje mi się, jasna sprawa. Także no nie jestem w stanie tego czytać i czasami wychodzą śmieszne rzeczy, ale to myślę, że to jest akurat na plus dla całej kampanii. Dobra, aha, jeszcze ty... jakąś tradycję mogę wybrać komuś. Szkoda, że nie mogę, to właśnie tego mi trochę brakuje w tym romku. Że nie mogę sobie kliknąć... Pojawia mi się komunikat, jak chcę oddać turę i nie mogę sobie kliknąć... O, zasięg ruchu na mapie kampanii, bardzo mi się podoba. No właśnie, jak oddaję turę, nie mogę sobie kliknąć, tak było w tym chyba, w Attilii, że mogłem sobie po prostu kliknąć na to, co mi tam przeszkadzało, że tak powiem. Kwidrowie, gdzież oni są, ci Kwidrowie? Nie, ja chyba się nie przyłączę do tej wojny, no. Ja muszę ogarnąć te Rzymy, te wszystkie Rzymy, które pozostały na zachodzie, nie? Później dopiero będziemy myśleć o innych wojnach ewentualnie. A właśnie, jeżeli chodzi o przyszłe kampanie, to kolejna będzie w romku. O, jakbyśmy teraz mieli z Markomanami mieć wojnę, to by było niefajnie. Więc może dołączę tutaj. Żeby oni przypadkiem się przeciwko mnie nie obrócili. Więc dołączę do tej wojny tak zachowawczo. Może to nie ściągnie na mnie. Sojusznik zaatakował. Zaatakowany, co ja gadam? Nie, no ja Egiptowi nie chcę już w tym momencie pomagać, bo on jest za słaby już w tym momencie, żeby mu pomagać. A tak jak mówię, ja się na wschodzie na razie nie angażuję zupełnie. No z Markomanami im trzeba było ich wesprzeć. Zezwól na adopcję. Kwitnący handel oczywiście nam się przyda. Dobra. Okej, no spróbujemy sobie tutaj wkroczyć do Galii. Oho, ho. Helwekonowie. Dobra, ale to miasto padnie, myślę, więc chyba nie musimy się tym przejmować. No my z Helwekenami jakimiś nie mamy wojny, więc w sumie zostawmy ich w spokoju. Gergowia, stara dobra Gergowia. Pamiętacie tą mapę z areny, nie? Szkoda tej areny, szkoda. Werbunek, balisty, mam sporo balist, Wigilius i oszczepy, no dobra, to nie jest coś, co chciałbym werbować, więc chyba pokuszę się jednak na najemników. Bo tu jednak potrzebujemy większej armii. Nie przydałoby się już wyruszyć, to zająć Gergowie, to Limonium może też. Co tam w tym Limonium? Nie jest w tym Limonium, nie ma. No właśnie, jak zajmiemy to będziemy mieli, przepraszam, będziemy mieli kolejną prowincję w całości zajętą. Nasz szpieg tymczasem rusza w kierunku Kordoby. Zobaczymy, co się tam dzieje. O, tu mamy naszego tego. Zabójstwo. Rzeź. Zabito wroga. Świetnie. Czy bohater nam się ulepszył? Niestety, nie? No, tu Rzym Lepidusa troszkę ma rzeczy. No nic, no na razie w sumie chyba tego Rzymu Lepidusa nie będziemy dalej cisnąć. Chociaż może w sumie, no nie jest jakoś strasznie dużo, ja mam armię zdecydowanie większą, pomijając oczywiście fakt, że ona jest dużo, dużo lepiej wyszkolona. No tu mamy trochę najemników, no to na Numancję można by teoretycznie maszerować, ale nad tym się jeszcze będziemy zastanawiać. Okej, tu jakaś flota Lepidusa, mogę w sumie tą Sigę zająć. Pytanie, czy on idzie w stronę Kartaginy, czy nie? To mnie bardzo interesuje, szczerze powiedziawszy. Ale na razie nie trzeba się chyba tym jakoś bardzo przejmować. Dobra, co dalej, no? No może by wyjść z tego tarako i ruszać w stronę Numancji. Czemuż by nie? Tą armią też może by wyjść, podejść na granicę. Chociaż kurczę... Kordoba nie jest jakoś strasznie potrzebna.
Chociaż Cordoba, Toletum, Gades, jakby to zająć, to kolejna prowincja w całości, a to Gades i tak musimy zająć, to jest tak jakby nasz cel numer jeden, może nie numer jeden, ale dosyć ważny. Dobra, oddajmy turę. No cóż, no ja się czuję dosyć pewnie tutaj już w tym momencie. Dołącz do wojny partia, ujojoj, partia jest strasznie duża. Widzicie to? Partia jest strasznie duża. Nie, no przykro mi, Rzymie i Antoniusza. Teoretycznie przydałoby się w tą partię uderzyć, bo ona za bardzo urosła w siłę. No i warto byłoby ją osłabić, ale... No nie bardzo mam ku temu możliwości, bo mam ciągle swoje problemy. Jakby zająć całą Hiszpanię i tam pod Galię podejść już, oprzeć się o tą Galię, no to wtedy można by myśleć, ewentualnie. Zwiększenie rangi, zbiegli niewolnicy, No tak, tu jest jednak sporo wojska. Plus Cordoba ma 11 tam jednostek garnizonu. Dobra, no jesteśmy pod Cordobą, to będziemy widzieć wreszcie co się dzieje. Szpieg nam się przyda bardziej tam w okolicach Numancji. Toletum nie ma nic. Teoretycznie można by tam uderzyć. Dobra, Numancja też opuszczona, opustoszała. Tutaj jakaś słaba armia Burdigala sobie powinna poradzić. No, zajmujemy Gergowie w każdym razie. No i to oczywiście jest automatyczne, bo z takimi siłami to nawet nie ma sensu walczyć. Okupacja. Gergowia jest nasza. Od razu poróbmy jakieś ulepszenia, mamy trochę kasy. No i kolejny krok to Limonium, nie? No i tutaj najgorzej, tutaj trzeba będzie cały czas trzymać armię na utrzymaniu mieć. Podajemy się pod Limonium. No jest opustoszałe, no bo tak, tutaj jest jednostek w tej armii, która na nas idzie 8. My w Burdigali mamy garnizon też 8-jednostkowy, więc wcale nie powiedziane, że to wygramy. Dobra, tu już nic nie zrobimy. Tutaj teoretycznie możemy atakować, tylko... Czy chcemy? Legioniści... No legioniści to nie są super elitarne jednostki. My mamy pierwszą kohortę, więc jest lepiej. A garnizon? Garnizon spory. No ale możemy na to Toletum uderzyć w sumie. Czemużby nie? No oczywiście, automatycznie. Dobra, załatwione. No teraz będzie sporo grania automatycznego właśnie, bo mamy sporą przewagę. Okej, poziom Imperium nam wzrósł. Zajmiemy Numancję i z Numancji spróbujemy podejść pod Cordobę tymi dwiema armiami, aby już tutaj tą Hiszpanię tak w miarę opanować. No tak, tu jest troszeczkę tego wojska. W Kartaginie na razie mamy bezpieczną sytuację. Więc chyba się nie ma czym przejmować. Jeszcze ewentualnie tutaj jest garnizon 12-jednostkowy, w Gades jest garnizon 11-jednostkowy. Ja bym podpłynął i spróbował uderzyć na taką, powiedzmy, na taki Gades, nie? No i tu możemy z automatu zająć. Tylko jak przyjdą nam tutaj odbijać, to Cordoba przynajmniej będzie pusta wtedy. Stracimy wprawdzie flotę, ale Cordoba będzie pusta, zajmiemy Cordobę. Więc to zrobimy coś takiego. Dobra, elegancko. Oczywiście będziemy tutaj trochę łączyć te jednostki. Dobra, mamy kolejny poziom. Umiejętności obrony wzwarcie dla wszystkich oddziałów, do przebiegłości. Komenda gotowość. Inspiracja, negatywny wpływ na ład publiczny, minus 2 do korupcji. Nie, zróbmy to. Werbunek. To słabe. Jednostki można tu zwerbować, więc chyba nie. No ale mamy Gades, więc Hiszpanię powoli opanowujemy. No i chyba możemy oddać turę. Zobaczymy, co się... Aha, no oczywiście. Jeszcze nam tu oddziały awansowały. To nam zwiększy koszt utrzymania oddziałów. Dobra, to jest niezłe. Obrona w zwarciu to nam da... Zbieranie oddziałów, inspiracja. Weźmiemy to. Będziemy mieli mniejszy koszt utrzymania. O, proszę. Wykradanie złota, koszt utrzymania dla wszystkich jednostek armii macierzystej, oblokowanie akcji adaptacja,
wysokość podatku w czasie w lokalnej prowincji, wykradania złota. A dajmy tę wysokość podatków. Dobra, i możemy oddać turę. Okej. No właśnie, Burdigala. Czy oni mi zajmą Burdigale? Nie, na razie tylko oblegają. O! Pretorianie, kurde, mocna armia. Ja się chyba wycofam. To tutaj niezłe rzeczy się dzieją. Jednak mnie odparli w takim razie. Patrzcie, tak dojechani niby. A jeszcze się jakoś trzymają. No, wiedziałem, że tak będzie. No musimy to automatycznie zagrać i to przegramy oczywiście. No ale armia wyszła z Kordoby i Kordobę zajmiemy. A Gades prawdopodobnie dałoby radę za szczytną śmierć, okej. Bardzo mnie to cieszy, że śmierć za szczytną odniósł. Znaczy, że była za szczytna, nie, że po prostu śmierć. Mniejsza z tym. No, Stoletum prawdopodobnie uda się zająć. Aha. Okej. Okay. Dobrze. Czyli my tym barbarzyńcom pomagamy przeciwko Oktawianowi. Dobra, nie mam nic przeciwko. Śmierć z honorem, port oblegany, dzielnicy Wiedoty. Nieuchronny bunt, gdzie? O, tutaj. Chyba się tu wycofamy i spróbujemy zapanować nad sytuacją. Ale to zaraz tam przejdziemy w sumie, zobaczymy. Na razie trzeba się zająć tym regionem. A, do Kordoby nie dotrzemy. A to bardzo szkoda, bardzo. Ale Numancję powinniśmy zająć. Automatycznie. Dobra. No cóż, utwierdzamy po prostu nasze panowanie aktualnie na zachodzie. Numancja jest nasza, czyli mamy całą prowincję. To jest oczywiście ogromny plus. Czyli jednak ta akcja Stoletum na Kordobę się nie uda. Po prostu za wolno się przemieszczamy. Chociaż oni przeszli w ogóle gdzieś do Afryki. No w ogóle wypieramy Lepidusa do Afryki, także też jest dobrze. No, Ara coś tam też by się przydało zająć. No i tu mamy jakąś kolejną frakcję, z którą teoretycznie nie toczę wojny, więc chyba nie ma potrzeby ich tam jakoś męczyć szczególnie. Jakaś tu jeszcze armia była. Czy ona przeszła do Limonium? Nie wiem. Przełączmy na marsz. No i przejdźmy tutaj, żeby w razie co oczywiście Burdigale wesprzeć. Tymczasem stąd naszą armię. Wycofam chyba, żeby, bo tu będzie bunt oczywiście, no to trzeba będzie go stłumić i dopiero później działać jakoś ofensywnie. Gergowia oczywiście, no może paść w tym momencie, no ale to nie jest, oczyścimy najwyżej tę armię. Jeszcze tam podejdziemy, tylko wyślemy tam najpierw szpiega. Bo oczywiście przyda się wiedzieć, co tam się dzieje. W Nowej Kartaginie może wreszcie powołam jakąś flotę do życia. No, z żarciem nie jest najgorzej. Stwórz armię, powołaj flotę, werbuj. No, tu nie mamy jakichś super ciekawych jednostek może. Ale to nic, jakoś sobie damy z tym radę. No dobra. Aha, jeszcze ktoś tutaj sobie awansował. Dobra, zaraz go znajdziemy oczywiście. O, był. Mam cię. A, to za to zwycięstwo pewnie.
Oczywiście damy to, bo to nam daje tam później możliwość do przyspieszenia się na polu bitwy, co się bardzo przyda. No i okej, no polujemy w tym momencie na Kordobę. Musimy tam Galię trochę uspokoić, czy tam Francję. No niestety, no ta partia jest bardzo... To jest ogromne państwo, ale no nie mogę się przyłączyć do wojny z nim na razie. Przynajmniej nie na razie. Uuu, a to niespodzianka. Czy my stracimy Kartaginę? Ale my, czekajcie. Czy my nie możemy w takim razie używać garnizonu do obrony? Jak odwody atakują? O co chodzi? Chyba, że oni po prostu pokonali flotę. To chyba tak. Chyba ta flota była na zewnątrz i dlatego przegrała. No, Kordoby na razie nie zajmiemy. Ale to kwestia czasu, wydaje mi się. Bo tam mamy drugą armię w Hiszpanii, nie? Która nas podeprze i myślę, że wtedy ewentualnie pooblegamy troszeczkę i... O, nieuchronny bunt. Jeszcze w innej prowincji miał być jakiś. O, w Mediolanie też nieuchronny bunt. A to nie fajnie. To w Mediolanie też teoretycznie armia by się przydała. Tutaj różnice kulturowe? Nie, no kultura nasza dominuje zdecydowanie. Tutaj pewnie bardziej jakieś inne czynniki. Budynki do brudu są bardzo tak negatywnie wpływają. Trochę ich jest, ale no nic. Na razie będziemy to po prostu tłumić, te bunty. Dobra. Wyłączmy tryb marszu. No i uderzmy na nich tutaj. Trzeba ich rozbić i tyle. No, raz, dwa i po robocie. Tutaj się nie ma nad czym zastanawiać. Takie drobne armijki już Octavianowi zostały chyba tylko. No i ostatecznie go chyba zaoramy. Jeszcze tu jakaś taka armijka. Niezbyt liczna, to mało powiedziane, niezbyt liczna. No dobra. Czy to należy do Octaviana? Czy on to odbił? Aż przejdę się tam i zobaczę. Tutaj uporządkowana sytuacja. No chyba możemy spokojnie ruszać na to Ariculum. Jeszcze może powinienem szpiega tam wysłać wcześniej. Dobra, ale tak czy inaczej, to padnie z marszu i mamy... Octavian został wyparty z Hiszpanii w tym momencie. Więc no, dzisiejszy odcinek to takie utwierdzanie naszej władzy, tak jak mówiłem, bo... Nie bardzo, no Octavian nie jest nam w stanie stanąć na drodze w tym momencie. Mamy kolejną prowincję w całości. To ulepszajmy. Mamy kolejną prowincję w całości. Tutaj już została tylko Kordoba i Gades, jeżeli chodzi o Lepidusa. Ale no za chwilę przerzucimy tą armię na południe i dwiema armiami oczywiście tą Kordobę zajmiemy. I Gades mam nadzieję też i zamkniemy właśnie sprawę Hiszpanii już w dzisiejszym odcinku może nawet. No to byłoby na pewno fajnie. Dobra, ruszajmy w stronę Gergowi. No i jakbyśmy jednocześnie zamknęli sprawę Octaviana w Galii, no to triumvirat by upadł. Ostatecznie, a nie, jeszcze Lepidus w Afryce funkcjonuje. No dobra. Sojusz wojskowy z Egiptem. No, Egipt się chyba obudził, bo nie miał wcześniej tej prowincji. On się chyba troszkę obudził. Tylko czy sojusz wojskowy to dobry pomysł? No bo wtedy... Jakby... No oni zaraz się wpakują w jakąś wojnę i trzeba by im pomagać. Nie, ja nie chcę z nimi sojuszu wojskowego, naprawdę. Zagrożenie od nich jest znikome. Więc nie muszę się bać, że mnie zaatakują, no bo jak mnie zaatakują, to sobie z nimi zwyczajnie poradzę. Także no, nie muszę też tak zapobiegawczo robić tego sojuszu. Zwiększenie rangi, nieuchronny bunt. W Mediolanie oczywiście. O, tutaj zaczęło się robić pozytywnie, ale muszę się teraz przerzucić do Mediolanu tą armią chyba. No bo tutaj trzeba będzie jednak zabezpieczyć sytuację. Wolę bunt tutaj niż w Mediolanie.
Jeszcze tutaj jakieś świątynie mogę robić. Dobra, pod Bibraktę sobie podejdziemy. Nie ma tu żadnych wojsk Oktawiana. No to spróbujemy zaatakować Limonium. Tu, aha, dobra. Tu jest dużo wojsk Oktawiana. No, nie, z Oktawianem jeszcze tutaj sobie chyba nie zakończymy tematu. Mi się wydaje, że to jeszcze nie jest ten moment. No ale wystarczy, że tak jakby no, zajęcie Kordoby i Gades to byłoby coś, co bym chciał widzieć jeszcze w tym odcinku. Dlatego jak najszybciej oddaję turę. Jeszcze komuś jakieś ulepszenia się porobiły, akurat teraz, no. A nie, jeszcze technologie mamy do opracowania jakieś. No może wreszcie bym się zabrał za te przychody generowane przez kulturę, czemu nie? Tak, jeszcze ktoś tutaj jest do ulepszenia. O, był. Dobra, nie ma problemu, oddajemy turę. Najwyżej się właśnie wycofamy, jak on mnie tutaj zaatakuje, to się wycofamy do Gergowi. O, a myślałem, że nie zaatakuje. Umowa handlowa, jasne. No my się najwyżej właśnie, tak jak mówię, wycofamy do Gergowi i będziemy Oktawiana jeszcze trzymać przez, tak jakby, no ten odcinek. O, jacyś barbarzyńcy podeszli. To mnie zaniepokoiło. Najgorsze teraz kolejne frakcje, które się mogą na nas rzucać. Bunt. A, to ci buntownicy zostali zniszczeni. Chyba? A rozwalmy ich w sumie. Dobra. Okej, no z buntem sprawa załatwiona. Wrócimy jeszcze do Mediolanu. No ta armia musi na razie utrzymywać po prostu porządek, no. Do tego w takim razie jakby została powołana. Tryb fortyfikacji. I stójmy tu na razie. Czemu nie? Dobra, tutaj idziemy kolejną armią pod Kordobę. No i dwie armie sobie powinny poradzić z tym, co tutaj mamy. Szczególnie, że no jedna to jest mega elitarna, no co tu dużo mówić. Kordoba, Gades i będzie fajnie. Dobra, a znowu ktoś awansował. O, dobra. Mamy tego łobuza, okej, damy mu to. No i oddajmy turę. Tak mi się skojarzyło. A propos tego właśnie, że śmieszne sytuacje wychodzą z tego, że te kampanie trzeba toczyć tak dosyć szybko, to pamiętam, jak grałem norską, to był ten, to była ta kampania naprawdę fajna, gdzie musiałem uciekać. Co to jest? Wlazła mi tu armia w sam środek mojego państwa. O, wynegocjowany pokój. Była właśnie tam norską, co musiałem uciekać ze Starego Świata i tam w Nowym wylądowałem i ze Skavenami zacząłem się bić. No i tak jakby, no Skaveni to była jedyna frakcja, którą mogłem atakować. Z jakimś tam sensownym skutkiem. I przez przypadek podpisałem z nimi sojusz. Przez przypadek. To po prostu wydawało mi się, że to jacyś zwierzę ludzie. Bo zerknąłem na ikonkę, nie doczytałem. No mamy to, ich armia się chyba w ogóle wycofała stąd. Więc tutaj nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Mamy Kordobę. Zajmiemy Gades i wtedy no, opanujemy całą Hiszpanię. No i to będzie oczywiście wielki sukces. No, został już tylko Gades. Te ich armie w ogóle gdzieś wyparowały. Gdzie jest nasz szpieg? Tam został? O. To wycofałem jego tu na południe. Dobra. No, szybciej, panie szpiegu, szybciej, bo tutaj już trzeba powoli kończyć. O nie, jeszcze się poulepszali. No pewnie te armie. Nie? O, tutaj, tak. Jak najbardziej. Jeszcze ktoś, no. Nie chcę przyciągać odcinka, ale jeszcze chciałbym właśnie opanować całą Hiszpanię w sensie rzymską, nie? Bo tam jest jeszcze jakaś jedna frakcja, z którą... O, co ja robię? Po prowincjach lecę zamiast po dowódcach. O, akurat on, dobra. To się udało. A to jest...
Retowie, z nimi mamy jakiś chyba sojusz, więc to nie powinien być problem. No właśnie tam w tej Hiszpanii jest jeszcze jedna frakcja, czy tam na Półwyspie Iberyjskim ogólnie. No ale tej frakcji ja się jakby nie obawiam zupełnie, no bo na razie nie mam z nimi żadnej wojny chyba. Więc na razie ich zostawię w spokoju, zajmiemy to, co mieliśmy zająć i zobaczymy, co wtedy. Bo w sumie dobrze mi się gra tą kampanię i nie wiem, czy będzie mi się chciało zaczynać od nowa kolejną. Chociaż Kartaginą bym sobie spróbował na tej ogólnej kampanii właśnie zagrać. Ale właśnie tak się zastanawiam teraz, czy nie ciągnąć tej kampanii po prostu dalej, nie zrobić jej takiej dłuższej. No tylko to tak jakby... Sojusz obronny. Rzym Oktawiana, Galia. Jasne. Tylko, że nie będę wam tyle płacił, no zwariowali. Pakt o nieagresji, może być. Numidia, sojusz obronny. No panowie, nie ma takich rzeczy. Ja mogę was uczynić protektoratem, ale nie wiem, jak to działa ten protektorat, szczerze mówiąc. No bo nie wiem, co by trzeba im zaoferować, żeby ich uczynić protektoratem. Ja jestem państwem no, wielokrotnie potężniejszym niż oni, a jednak i tak nie chcą. Mimo, że ich sytuacja nie jest zbyt wesoła. Nieudana próba przekupstwa. Dobra. Ostatni krok w tym odcinku, czyli zajęcie Gades. No to wykonajmy go. Automatycznie. I Rzym Lepidusa oraz Rzym Oktawiana zostali wyparci z Półwyspu Iberyjskiego. Przy czym Rzym Lepidusa jeszcze jako tako funkcjonuje w tej Afryce Nieszczęsnej. No, przy czym no, też ich stamtąd wyprzemy, no bo tak jakby, no, celem jest zajęcie tego zachodniego basenu Morza Śródziemnego w całości, więc oczywiście to uczynimy. No, a do tego potrzebujemy tej Afryki, więc na pewno ją zajmiemy. To jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestia czasu. No, tylko trzeba będzie zabezpieczyć Kordobę i tak dalej. To zwiększy ład publiczny, to nam zwiększy żarcie. Teraz trochę możemy kasy wydać, w sumie mamy tyle funduszy, że... Mamy 28 tysięcy, przy czym dopiero co miałem chyba z 50. Tutaj sprawa do załatwienia z Oktawianem. Myślę, że w kolejnym odcinku to zrobimy. Trzeba będzie opanować, znaczy właśnie tutaj no, rozwiązać problemy wewnętrzne Mediolanu, rozwiązać problemy w tym regionie. O, tu właściwie też możemy to poulepszać. Kaplica Marsa. Żeby ład publiczny tutaj był no, troszkę lepszy. No i po prostu mamy dwie armie. Przeciwnik ma tylko jedną, nie? Jedną dużą armię tutaj, więc no spokojnie go po prostu weźmiemy z dwóch stron i tyle. I tak jak z Kordobą załatwimy go dwiema armiami. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem!